Hello, ciocia z Ameryki. Tadeusz, masz jakieś postanowienia noworoczne? Żebyś się już tak więcej nie witał ze mną. Nie lubisz, jak jestem taki wylewny? Nie, lubię. Nie, drugą 85 na przykład. Ja bym chciał, żebyś w każdym programie zdradził jakiś intymny szczegół ze swojego życia i stał się celebrytą pełną gębą. Takim jak ty? Takim jak ty. Wtedy będę w telewizjach śniadaniowych. W telewizorach będziesz. Och, to by było super. Zapraszamy na Review Territory, gdyż będzie super, bo mamy mnóstwo nowych pomysłów, energii i wiary w to, że w nowym roku zawsze jest lepiej. No i mamy też tą grę, która sprawi, że nie będziemy mieli życia już w ogóle na nic czasu też. Zapraszamy. Serdecznie. Zacz, przyszłem z deską. Przyszłem i teraz mogę ją... Opowiadać o pierwszej grze na Xboxa, przy której legalnie może się ktoś zabić. Drugi. Autentycznie. Drugi, bo przecież to jest druga gra z tej samej... Z taką dechą? To jest taki patent, że ponieważ tych desek, kiedy wyszedł Tony Hawk Ride, się sprzedało całe 20 tysięcy, to Activision, które sobie zażyczyło... To jeszcze 880 tysięcy im zostało. Tak, a ponieważ oni sobie zażyczyli 100 baksów za to urządzenie, to chcieli je opchnąć. No cóż, zrobili drugą grę, która się nazywa Tony Hawk Shred, bo wiecie, po angielsku jak się mówi, na desce się nie jeździ, tylko na niej się shreduje. To jest tak, po amerykańsku. Że się na niej, przepraszam bardzo, rzeza. Albo że się na niej... Rzezasz? Że się na niej, co się na niej na przykład robi. Deska składa się z deski, tak, która tu jest taka nieślizgałka, ma cztery sensory. W środku ma dodatkowe sensory motoryczne. Czy jest łapana. Przyspieszaczometry. Tu ma sensory motoryczne. Tu ma butony pod tytułem krzyżyk, kółko, kwadrat, trójko. W związku z czym teoretycznie można na niej grać w ten sposób. Tadeusz to często robi. Jak mama przynosi pożywienie, to on tu stawia sobie pożywienie, a tu gra. Bez w ogóle... Przede wszystkim to... Znaczy w ogóle tak. Ja nie mogę. To urządzenie jest tak głupie. Ej, weź. Ono jest tak wielowymiarowym failem. Wyobraź sobie, że idziesz do kumpla, nie? Przez miasto i wszyscy myślą, kurna, jesteś jak z powrotem do przyszłości. Masz skater. Deskę bez kółek. No. Żony na cztery paluszki. Pewnie hoverboard. Na cztery... No, naprawdę. Bo tak naprawdę to urządzenie pod każdym względem jest złe. Oj. I to jest złe, poczynając od tego, że sama gra jest beznadziejnie gówniana. Mówisz jak, wiesz, no, do niedawna papież o prezerwatywach. Nie można być takim kategorycznym. No dobrze, więc ta gra jest świetna i nie dotykała żadnych dzieci. Dobra, ta gra jest słaba. Nie, no, gra jest słaba. Zacznijmy od tego, żeby nie wiem, jak dobra ta deska była i żeby nie wiem, co zrobili, żeby ona była ze złota, nie, no może i żeby ją księżna Diana gryzła, jak deska, jeszcze żyła. Deska to była. Nic nie uratuje tego Shreda po prostu. Shred jest słaby. Jest jak Shrek 3. I tyle, po prostu. Ta gra bardziej przypomina Sonika niż Tony Hawka, jak dla mnie, bo tam się po prostu jedzie. Znaczy, właśnie, bo jedzie się po predefiniowanych trasach, które można zmieniać tym, że się naciśnie... Ty tam tak, naciśnie, albo tak. Przecież można trzymać w ręku tą deskę. No tak, właściwie to też... Właśnie nie można jej trzymać w ręku. Nie możesz. Można. Nie możesz, dlatego że te czujniczki są tak czułe, że jak mój Fafik, znany dalej jako pies, przychodzi obok, to na przykład mój skater robi graba. I mogę skejtować psem, krótko mówiąc. Ale jak nie masz... Ja jeżdżę, ale mój pies robi triki. Rozumiem. A czyli, pies jest totalnie zainteresowany. Można trzymać w ręku, tak? Słucham? Można trzymać w ręku. That's what she said. Okej. Okay. To jakbyś nawpuszczał w taki okrągły ten taki tunel, korytarz szklany chomików dookoła deski, mogłyby przejść całą grę biegając w kółko bez tylu. Jakby milion chomików przez milion lat biegało dookoła tej deski, to skończyliby grę. Skończyłyby grę, chomiki. Skubane. I to jest świetne podsumowanie, dla kogo jest ta gra. Bo chomiki nie mają z tego żadnej satysfakcji, ale zawsze można na YouTubie opublikować i będzie podsumujmy, kupa fanów. Tak. Deska jest generalnie rzecz biorąc nieprecyzyjna. Jest niewygodna, znaczy nie, no dobra, jest wygodna tak jak każdy deck, który nie ma kółek. Czyli nie. Super wygodna. Dlatego da uważam, się na niej że jest jeździć to, psem. Jest to jedna z pierwszych gier, w której ktoś naprawdę może umrzeć. Dlatego, że jeżeli na przykład macie wujka i on troszeczkę sobie pociągnie z gąsiora w ramach świąt,
to można zaproponować pierwszą przygodę z PlayStation. Będzie to też jego ostatnia przygoda z PlayStation prawdopodobnie. Jeżeli zadbacie o to, żeby odpowiednio wypełnił testament, jak to można nie na lubisz. Tym skorzystać. A jak dokładnie. Nie... Względnie można też zrobić to w ten sposób, że po prostu tak, bierzemy deskę, ujmujemy ją tutaj w dwie ręce, podchodzimy do wujka i robimy tak. Kloink! Gong! Połówka wujek, drugi dzień świąt. No. A, i jeszcze co ważne, obciążenie do 130 kg, więc jeżeli babcia na przykład czy wujek ważą więcej, to trzeba uważać, trzeba bo się może... Trzeba przed walką zważyć zawsze, tak jak normalnie, żeby nie przesadzili. Tak. Kawał dobrego sprzętu. Nie no, 400 to jest dobra inwestycja. Ta deska świetnie. Będzie kiedyś bardzo dużo warta, bo niewiele ich jest na rynku naprawdę. Słuchajcie, sprzedało się całe 3000 kopii w ciągu pierwszego tygodnia. Więc już za 20 lat, kiedy wyjdzie jakiś super duper coś tam z Tony Hawk, Na świecie 3000, jest tylko takich desek 3000. Myślę, nie no, jest ich więcej, tylko w magazynach. To jest wartość kolekcjonerska, Tadeusz, no nie oszukujmy się. To tak. Jest w ogóle mniej niż... Dla niej się jeszcze, kurczę, dało przynajmniej jak na gitarce. Jakoś tak, nie wiem. Znaczy dałoby się, jakby to te guziczki tutaj, prawda, ten, gitarka. Albo żeby przynajmniej dało się na niej tak jak na... Te. Nie wiem, no nie no... Wszystkim, którzy chcą się bawić plastikowymi zabawkami do gier, polecamy albo DJ Hero 2, albo rozliczne Guitar Hero, względnie Rock Bandy. Tego nie. Nie, nie polecamy. To ile dajemy Shredowi? Dwa? Trzy? Trzy za to, że jest deska, którą można zabić. Którą... I że pies może sobie pograć. Może pies sobie pograć. Pies ma rozrywkę z tego jak mało z czego. Jak ta lala. No to żadna super. Gaje, to niech tak ma trzy. A dwa za grę, jeden za deskę. Razem trzy. Nie, dwa za deskę, jeden za grę. Dobra, www.hyper.pl for more details. Hello. Hello, Harry. My name is Peter. Bo będziemy teraz mówić o pierwszym Call of Duty z Harrym Potterem. O pierwszym Gears of War z Harrym Potterem. Gears of War! To są Gearsy. Ale oplułeś mnie w ogóle. Magiczny steryt. Opanuj się! Jesteś Voldemortem. Znaczy, wytłumaczmy może o co chodzi, kiedy już... Zrobiono nowego Harry'ego Pottera, który, tak jak powiedziała John Rowling, która pisała Harry'ego Pottera na chusteczkach i serwetkach, kiedy jej było zimno kiedy i umierała z głodą, z Glasgow z meczu Rangersów, gdyż wszyscy głodowali. To ona chciała, żeby ta postać dojrzewała. Mhm. I dlatego na początku Harry Potter zbierał kryształki. O, to jest na kurrrr z tej wangi. Zaraz rozwalisz wszystko dojrzała. Po prostu, ja wiem. I ja też kiedyś jak byłem mały w grach, zbierałem kryształki a i teraz zbierałem na kurrrr. Ten rekwizyt będzie czuję, wracał. Czuję, że postać ze mną dojrzewa. Ty, tak poczułeś, tak? Tak. A ja poczułem, że komuś się posypało w głowie tam zupełnie. Bo tak, o ile jeszcze poprzednie Harry Pottery, tak pomiędzy czwartym a szóstym, były związane z Hogwartem. I można było tam coś pozwiedzać, bo tego wszystkiego teraz nie ma. Nie ma. Teraz gra została zamieniona w Gearsy. Zona też troszkę. Nie no, Gearsy. System coverów. 10 cover, różnych broni. Wandzia i pociskasz. Tak jest. I teraz cały numer polega na tym, że zamiast dawać Haremu karabiny, jak każdemu przyzwoitemu mężczyźnie, to dano mu wandzie. Batyk. I wandzia posiada różne czary i każdy z tych czarów, który kiedyś był magiczny i taki w ogóle nieuchwytny i miał w sobie tą magię, prawda? Tę magię właściwie, to teraz tak naprawdę jest innym karabinem maszynowym albo pistoletem. Tak. Czyli tak. Wingardium Leviosa, czyli czar, który był zawsze lewitacyjny. To jest teraz Gravity Gun. Depulso, to jest teraz karabin maszynowy. Oczywiście. Expelliarmus, to jest teraz rakietnica. To już jest po rakietnica. Wy nie wiecie, bo... ja byłem kiedyś, w Hogwarcie przez 3 lata, myślał, ale nie wywali. Że oto on jest tym wybrańcem. Wywalili nawet... mnie, jak zacząłem dotykać bo... imiony. Bo miał na pośladkach bliznę w kształcie pioruna, ale nie pytajcie mnie, skąd wiem. Czyli co z tym Harry Potterem? No bo ja prawdę powiedziawszy, nie... A system chcesz coverów, policzać, tak? Tak. System coverów jest do dupy. Ponieważ Harry albo na przykład strzela w covera, albo się do niego nie przykleja, albo się przykleja nie z tej strony. System broni... No dobra, no karabiny maszynowe, próbowałeś tak? Próbowałeś grać na desce, przepraszam? W Harry'ego? Mhm. Pewnie by się dało. Na pewno, może by nawet było lepiej. Nawiasem mówiąc, można na Kinekcie, można...
Jak się już wydało tych 650 zł na Kinecta, to teraz można Wandzi używać wirtualnie, tylko że niestety wtedy się to zamienia w rail shootera i Harry po prostu biegnie, a ty tylko machasz. I zamieniasz super, no kogoś. To jest, wtedy jest 100% przyjemności, gdyż nie, nic nie jest od coverów, no. Misje cały czas te same, bo tak naprawdę biega się tak, po tych samych ogóle... czterech różnych nakrzyż miejscach i... Tak, tak, a nawet na tyle jest to bezczelne, że pod koniec biega się po tych miejscach na początku. No, tak zwany, to się nazywa tak zwany wsteczny śledzing. Wstecz śledzing. Backtracking. A czy to tak naprawdę nie jest backtracking? Nie, nie, bo jakby się wracało. A tutaj jest po prostu chamskie wykorzystanie tego samego poziomu po raz kolejny. Co jeszcze możemy o nim dobrego powiedzieć? Ładne są twarze. No to jest jedna zaleta tej gry, jest tak. Nie. Tadeusz, nie mówmy nic dobrego o tej grze. Ta gra jest słaba, no co ty poradzisz, że bez tego są ładne. Najbardziej mnie rozbawili bracia, oni się nazywają Phelps? Nie, Phelps to jest ten... No ci, którzy grają tych bliźniaków. Bracia, którzy grają braci. Widziałem filmik, na którym ci bracia musieli bodajże nie, na Gamescomie czy na innym E3 musieli reklamować tego Harry'ego Pottera. Ja wiem, że oni są graczami i sądzę, że musiało ich to w środku boleć. Musieli troszeczkę umrzeć w środku, żeby to zrobić. Podsumowując, gdyby Harry Potter był ciekawie rozwiązaną grą, z jakąś fabułą, z ciekawymi, dobrymi do zwiedzania lokacjami, dostałby od nas 9 albo 10, bo jesteśmy jego dużymi fanami. Wtedy też podobałby nam się jego dźwięk, który dostałby co najmniej 8, jeżeli fajne by były voice-overy i ciekawe dialogi, może nawet 9 też by wyciągnęli. No a gdyby jeszcze do tego wszystkiego była ładna grafika, to może byłoby nawet 7. Tak, 7, no ja sobie wyobrażam, wiesz, że nawet 8, bo jeżeli tych takich desek do skanowania byłoby sporo, to mogłoby być nawet całkiem albo i 6 nawet. I w ten sposób coraz bardziej zbliżamy się do oceny, którą przyznajemy Harrymu Potterowi i Regaliom Śmierci części pierwszej, czyli 4,5. Oj. To już co, 85? Już druga postać, tak? Nie robię drugiej postaci. Miałem już zawsze potem z nudów, ale... Żadnych altów. Nie no, miałem alty z nudów, ale teraz już nie ma czasu na alty, bo trzeba znowu maina. No. Ostrzegamy, że nasza następna recenzja może być w większej części niezrozumiała dla ludzi, którzy nie mieli do czynienia z Warcraftem. Dlaczego? Możemy się postarać, żeby była zrozumiała dla odmiany. No. Serio? Nie musimy udawać, będziemy mówili o lochach, głównych postaciach oraz postaciach alternatywnych. I punktach doświadczenia. Oraz, jak właściwie przetłumaczyć, instancje. Dobra, no Blizzard wydał kolejną część Hery. To są skubańcy, naprawdę. Ja już myślałem. Już nic nie powstrzyma. Oni zrobili teraz z kataklizmem, może zacznijmy od strony technicznej, taki numer, że po pierwsze bezczelnie pociągnęli wszystkie najfajniejsze pomysły, jakie, no prawie wszystkie, które istnieją na rynku RPG-owym do implementowania. I questy fajne, i zmiany różnego rodzaju mechaniczne i furę rzeczy. A także, co ciekawe, bardzo srodze zamotali w silniku gry. Tak. Czym otworzyli sobie drzwi, bo właściwie to jest taki Warcraft 2, można powiedzieć. Warcraft 4 tak naprawdę, bo patrz, jest 4.0. No tak, ma Warcraft 4. 4.1 nawet. I tam już jest i nowe efekty świetlne, i woda już śliczna. Jest taka żelkowa zrobiona jak trzeba. No wszystko. I to wszystko jest w ogóle bez dodawania numerku do gier. Oni mogą z tą grą w tym momencie zrobić wszystko. Znaczy, oni ją po prostu przewracają do góry nogami, nie dodając kolejnej Skumajcie, gra ma 5 lat i po 5 latach nadal wygląda jak cukierek. Tak, no, rozumiem, przede wszystkim naprawdę. Robi taki numer, że ma komiksową grafikę, co jej pozwala się nie zestarzeć, tylko dokładasz pikseli i to wygląda cały czas fajnie, bo ona nie chce być hiperrealistyczna. I nawet tak za dużo tych pikseli to nie dołożyli. Tak, nie, on tam nie ma, ale wygląda bardzo fajnie. Więc jeżeli chodzi o styl, to jest dla mnie o tyle zaskakująca i fajna sprawa, że jak masz jakiegoś ludzika i go tam masz długo, a podejrzewam, że wielu graczy takich jest, to on tam ciągle jest i coraz ładniej wygląda i coraz fajniej właśnie, to działa bo i tak, tak dalej. Miłosz nigdy nie rzucił swojego narkotyku. Mi się udało na pewien czas, no i teraz mi się udało do niego wrócić, z tego jestem niezwykle zadowolony. Ci, co grają w Warcraft, to grają, ci, co nie grają, to mówią, że Warcrafta się ćpa, a nie w niego gra. Nasz kolega taki jest. Natomiast ci, co nie ćpają, to nie wiedzą, dlaczego nie ćpają, bo jakby zaćpali, to by ćpali. Bo ja się zastanawiałem, jak o tej grze powiedzieć, żeby to miało ręce i nogi, bo ona właściwie jest trochę taka sama jak była. Możemy powiedzieć o różnicach, ale ci, co wiedzą, to już wiedzą i tak dalej. Bo Blizzard teraz sobie wymyślił, że to będzie gra coraz bardziej casualowa, bo dużo osób, bo okazuje się, że pieniądze nie leżą tam, gdzie są hace gracze, tylko tam, gdzie są tacy może inaczej. Normalni. Zawartość tą przeznaczoną dla hardkorowych graczy w Warcraftie zobaczyło, i to jest
jest bodajże sprawdzona informacja, 10% całości. Tak? Zobaczyło. Zobaczyło. Czyli ostatniego bossa zobaczyło 10 do 15%, bo tutaj się różnią rzeczy. Nie mówiąc, ile go zabiło. Zabiło mnie. Jakieś 5. Tak. W związku z tym oni postanowili, że nie będą się męczyć, skoro tak się dzieje i będą robić taki content, do którego wszyscy będą mieli dostęp, a jak ktoś chce być hardkorowym graczem, to niech se kombinuje, jak utrudnić. No, zrobili dla niego achievement. Właściwie to zrobili to już przy okazji Wrath of the Lich King, ale tak. Ponieważ nie można przecież bez przerwy grać w Wrath of the Lich King, więc co trzeba zrobić, żeby zainteresować graczy, którzy już się tym Warcraftem znudzili, tak jak... No więc właśnie. Więc tak co zrobić? Rozpieprzyć cały świat. Świat. I on został rozwalony, ten cały świat cały został rozwalony. Przy pomocy smoka, smok bardzo efektywnego. Straszny, tak, który jest takim ucieleśnieniem żywiołów, on przez to wszystko się przeleciał, tak, who's your daddy. I w ogóle, i oprócz tego mnóstwo jest takich profesji, które dla mnie, profesji, czyli takich zajęć, które można robić oprócz zabijania, które dla mnie bardziej przypominają Farmville z Facebooka niż cokolwiek innego, bo jest na przykład archeologia, która polega tylko na tym, że się jeździ po świecie i się kopie, a można taki sprzęt wykopać, że ja cię kręcę w różnych stanowiskach archeologicznych i realizuje się archeologiczne projekty. Taka minigierka jest, że się ustawia takie urządzenie, które pokazuje, gdzie mniej więcej trzeba pójść dalej. Gdzie jest jakiś artefakt i tak się chodzi po stanowisku, aż się do tego artefaktu dojdzie i za pomocą łopatki on wychodzi z ziemi i się pokazuje. No jest oczywiście wędkarstwo, jest gotowanie i fura różnych tam rzeczy, jest które można... Jest milion achievementów. Generalnie teraz granie w Warcrafta wygląda tak, że co chwilę wyskakuje ci achievement, jeszcze teraz są achievementy dla gildii. To jest akurat... Jest dla gildii, są achievementy. Gildie teraz mają poziomy, w związku z czym na te kolejne poziomy można, za każdym poziomem ma się jakiś bonus, na przykład nie wiem, 10% szybszego jeżdżenia, 10% więcej experience'u, 10% cię bardziej lubią, cokolwiek. Kiedyś było jeszcze takie to do zrobienia, że grało 40 osób, przy czym jak na przykład 40 osób w rajdzie, dawno temu. I jak zginęło 15, to się nic nie działo, bo jak ta reszta pozostała, mogła zabić tego smoka, co tam został. Potem zrobiono taki patent, że były rajdy 25-osobowe i 10-osobowe. I tego. A teraz, słuchaj, Blizzard poszedł jeszcze krok dalej, bo to jeszcze jest za dużo roboty dla wszystkich graczy. I okazało się, że z 10-osobowych rajdów i z 25-osobowych rajdów, czyli ten smok się trochę skaluje, tak? Bo się ustawia po prostu jego jaskinie. Na 10 osób lub na 25. 25 on ma więcej punktów życia, w ziemi. To on rzuca dokładnie to samo, tylko w mniejszej liczbie. Czyli dokładnie Blizzard sprowadza się do tego, żeby robić małe gildie z paroma kolegami, grać kiedy się ma czas. I żeby się dało zobaczyć tego ostatniego smoka, który i bez tam jest tego, i po prostu wszyscy te dziesiątki teraz sobie spokojnie robią, umawiają się kiedy mogą, więc właściwie bardziej to przypomina taki Facebook, taką alternatywną rzeczywistość, do której się przychodzi pobiegać. Nie rozumiem, dlaczego stary Warcraft się nazywa Vanilla, czyli że stary był ten taki lightowy. Nie, stary był prawdziwym hardcorem. A teraz to jest zabawa. A teraz to jest taka wesoła. Nie, ale dobra, oddajmy sprawiedliwość. Lochy na poziomie heroik, czyli takim najwyższym możliwym, rzeczywiście są cholernie trudne i trzeba się trochę napocić. Tam zostawiono. Nie powiedzieliśmy o nowych rasach. Kiedyś zostaną nerfnięte, ale nie. Są dwie nowe rasy. Są gobliny i worgenowie, czy worgeni dla wilkołaków właściwie, tak mówiąc bez... I co warto zaznaczyć, przy ich rozpoczynaniu grania nimi jest bardzo fajna akcja z phasingiem, czyli z takim nowym patentem, który wprowadzono w Wrath of the Lich King. Czyli takie coś, że generalnie rzecz biorąc, świat się zmienia na naszych oczach, w związku z czym można zrobić całe fajne historie, jak tam się różne rzeczy wydarzają. Czy phasing na przykład polega na tym, że jak jesteś w mieście, które i robisz w nim questy i na końcu to miasto płonie i zalogujesz się jakiś gracz, z którym ty jesteś w jednej grupie i wchodzicie obaj do tego miasta, to ty jesteś w mieście, które już spłonęło, a on jest w nowym mieście, więc nie widzicie, chociaż stoicie obok siebie. Jesteście jakby w różnych miastach. Niby w tym samym miejscu, ale sobie znikacie. To takie instansy, tylko że one są w świecie tym takim otwartym. Natomiast najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę wszyscy ci gracze hardkorowi zamiast robić sobie postacie od zera, szybko zapłacili 20 euro i pozamieniali swoje, nie wiem, orki, trolle i nie wiem, gnomy na worgenów. Albo gobliny, bo teraz można wszystko za pieniądze tam zrobić. I tam są, bo jest dużo mikrotransakcji, a nowe takie rasowe ich zdolności są bardzo hecne. Tak.
Ja nie wystawię tej grze ocen, ponieważ ja w nią cały czas gram i to było, no i tyle, no, ona mi się podoba. Nie ma dla mnie lepszej gry, więc co ja mam tutaj, moja obiektywność jest zerowa w tym momencie. Ja lubię strasznie tę grę, nie za to jaka ona jest w środku, ale za to, że da się przy niej pogadać o świńskich rzeczach z kolegami na słuchawkach. I cały czas albo jest o czym gadać, albo jest co robić. To jest dlatego moja fajna gra. A ja wróciłem po latach i stwierdzam, że nadal jest to taka sama heroina jak była i nadal jest to najlepsza heroina jaka istnieje, więc 10 na 10 jest zasłużone. No mi się wydaje, że ten materiał to można rozpocząć tylko w jeden sposób. Bam, bam, Lucky Luke. Pif, paf. Tak raczej. Tak, z kulki. Z kuleczką, ta, z kulki. Nie ma tak zastrzel mnie z kulki. Tak, nie ma jak strzelić z kuli. Jakżeż wielowymiarowy żart to jest. Jak zwykle, my jesteśmy bardzo wielowymiarowi. Więc teraz zrobimy specjalny test gier strzelaczych. O których to ja na przykład miałem duże, podkładałem nadzieję, bo ja lubię te gry w ogóle. Ja lubię też je. Lubię. Tylko tak zwane celowniczki. No właśnie, tylko ciężko się to robi kulką. Kulkę ciężko tak trzymać, chyba że ktoś ma masywną kulkę. Lecz niestety... Masywną Sony, kulkę i do tego konkretną lufę. Niestety w świecie Sony wszyscy mają takie same kulki i takie same lufy. Ale te kulki się zawsze ładnie świecą kolorowo. Kolorowe kulki w pudełeczku. Nie boli jak ściskasz. No dobra. Ale, bo my mamy teraz tak mówić o Time Crisisie. Time Crisis Shitting Storm. Przepraszam, Raising Storm. Time Crisis 4... Foru. I Dead Storm Pirates. I to jest jedna gra. Wbrew pozorom to wcale nie są trzy gry, tylko jedna. Versus gra, która jest tytułem... The Shoot. Tytuł, który jest launch titlem, czyli takim tytułem, którym wystartował Move. I który ma go promować, reklamować i pokazywać, jak fajnym jest strzelanie obu do... Obu jest Crosshair, który jeździ po tym... Po ekranie. Jedno trzeba przyznać i to muszę powiedzieć, że i w jednej, i w drugiej, i w jednej, i w jednych trzech, i w jednej, i w trzech, w trzeniej, nie wiem jak powiedzieć, w jednej i w drugiej grze trzeba przyznać, że świetnie się sprawdza Move. Znaczy, jeżeli chodzi o celowanie, to urządzenie jest... Jak skalibrować, to w ogóle miodunka i w ogóle super, tak. Można z tej kulki wycelować dokładnie w odpowiednie... Nie będę tam brnął. No, oczywiście. I, no i co? No to może najpierw o jednej grze. W Time Crisisie chodzi o właśnie to, że tutaj, się... Nie wiem, czy widać, ale ty masz prawie jak z Crisisa nanosuit. Mam nano, ultra nanosuit. Nano hexasuit. Bo nie wiem, czy wiesz, wszystko co mówimy jest nagrywane. Myślałeś, że my tak rozmawiamy. A myślałem, że my sobie tutaj luźno rozmawiamy. Nie, to jest wszystko nagrywane jest w telewizji właśnie za pomocą takiej... I tutaj masz kamerę, tak? No, mam kamerę. Hej, mamo. W Time Crisisie chodzi o to, żeby strzelać do żołnierzy, nie strzelać do cywilów, strzelać do robotów. Z tym, że właśnie jeszcze warto powiedzieć, do że... Do skrzynek, do desek. I do robaków. Robaków. I do Brazylijczyków. I do piratów, jak się odpali grę o pirata. I tam się też można wychylać na boki w The Shoot. Żeby jak A poczekaj, mówimy teraz o The Shoot, czy mówimy teraz o... O wszystkim naraz. Mówimy. Tak, w ogóle. Rola papieża w kulturze społecznej naszych czasów wydaje mi się bardzo istotna. Moim zdaniem obecna sytuacja polityczna w Polsce w kontekście celowniczków... No więc właśnie, Time Crisis jest grą słabą i w odróżnieniu od The Shoota, który też jest grą średnią. Ale jest bezpretensjonalny. The Shoota nikt nie wymagał, no on tak co? Miał być. Znaczy miał z The Shootem nam tak naprawdę... I wyszedł dobry. Przerywasz strasznie. Strasznie żółty język. No ale jestem chory. Teraz ty też już jesteś chory, masz moje zarazki. Dobra. Pokażmy się, The Shoot ma tak naprawdę jedną wadę. Znaczy, żeby zagrać w niego w dwie osoby, trzeba go najpierw... poodblokowywać. To jest moim zdaniem idiotyczne, bo tak naprawdę jak się już chce grać w takie gry, to zwykle chce się grać z kimś, żeby można było mieć czerwoną i niebieską kuleczkę. Jedną ci ktoś dopiero kopnął, a druga już siniała. No to, to pewnie już dawno kopnął. W każdym razie to jest jakby wada tej gry, natomiast jest fajna jej bezpretensjonalność i to, że jest taka lightowa i niespieszna. Tak, bo ona właśnie taka zabawkowa, tam niby ludzie umierają, ale tak... Tam nawet nie ma ludzi, tylko są tekturkowi właśnie, tekturki, więc to nie szkodzi. Natomiast Raising Storm jest po prostu strasznie głupi, taki jest gównianie japoński. On jest słaby i krótki. Ja sobie nie wyobrażam tego, żeby za tę grę... Bo za Raising
Rising Star to jeszcze bym pograł. Jakby ona kosztowała z 15 zł, można ją było sobie ściągnąć i z kolegą, no, ale tam masz na, trzy gry, na tak zabawę tak. I tak dalej. Idź mi z tymi trzema grami. One, to jest wszystko do opędzlowania, ja nie wiem ile, w półtorej godziny to można przejść, przecież tam w ogóle nie ma żadnego jak problemu. Jak każde celowniczki, no. Daj spokój, to jest jakaś absolutna padaka. I żeby zapłacić za to aż tyle kasy, no to jak ktoś jest jakimś maniolem i lubi sobie z kolegami usiąść i postrzelać, to jest fajne, ale... Znaczy to jest dla mnie bardziej party game niż coś takiego poważnego, żeby usiąść od drugiego levelu albo postrzelać do piratów, nie patrzeć za specjalnie na wynik, tylko się wszyscy jarają i strzelają do tego. Przepraszam. Kuleczką. W ogóle najśmieszniejsze jest to, że ci piraci to strzelają z karabinów laserowych. Tak, tam w ogóle wszyscy... A tam są minigry, zapomnisz o tym. No tam, nie, no tam jest dużo różnych rzeczy naćkanych, ale to jest wszystko strasznie miałkie, no to jest tak głupie, że wybiegają jacyś terroryści, w ogóle się nie chowają, wybiegają wszyscy masowo. Zasypują cię robakami. Ich się po prostu wyżyna, a oni stoją... Wszyscy mówią po brazylijsku, ale na przykład wybiegają, to jeszcze jest nawet pierwsza misja, oni wybiegają i stają w takim tłumie szeregu przed tobą, z karabinami robią tak do ciebie. Bo oni są szaleni. I jedyny... Stój, szalona! No, na pewno. Jedynym twoim zadaniem jest po prostu wystarczająco szybko zmieniać magazynek, bo byś nie nadążył. A i się no to kończą kulki. Stary, wyobrażasz sobie, że 40 lat żyjesz na świecie, zostajesz piratem, terrorystą tylko po to, żeby na koniec wybrać, zrobić żeby cię ktoś zabił. No, ja sobie tak wyobrażam moje życie. To on jeszcze nic, jeszcze ale jakbym nacisnął guzik. Programista musi powiedzieć, tu potrzebujemy czegoś takiego wyjątkowego, wiesz, takiego klimatu w tej grze. Dobra, 20 ludzi wypadnie i zrobi tak i ty wtedy zabijesz. Mistrzu, nauczaj. No. Ale no. I czujesz się w tym momencie jak prawdziwy bohater. Prawdziwy nie, jestem, daj spokój. No więc chciałem powiedzieć, że ta gra jest ze wszechśmiar szmatława i w ogóle... W odróżnieniu Deszuta, który jest tylko średni. Który jest średni i taki miał być. Lekko. Natomiast tak podsumowując, to ja bym powiedział, że tak naprawdę to z tego wszystkiego wniosek płynie jeden. Najbardziej chcielibyśmy nowe House of the Dead. Nie? I które by dostało od nas 9. Tak, od razu, w ogóle z miejsca. Jeszcze no. Jakby można było do niego napisać, to już by było to z 11. Dlatego, no to co, podsumowując, nowe House of the Dead dostaje od nas 9, a dokładne oceny na www.hyper.pl. Tylko co prawda jeszcze tej gry nie ma, ale jakby było, to już dostało awansem. Święta, święta i po świętach, review terytory i po review terytory. Bardzo ładnie, Tadeusz. Ładnie? Udało się. Ty jesteś mistrzem, takie, jakie haiku prawie takie. Proszę. Zapraszamy 30 stycznia, bo będzie to następne review terytory i wtedy to jest piąta niedziela, tak? Piąta. Ta ostatnia niedziela. Pięć. Być może założymy partię review terytory jest najważniejsza. Albo na przykład partię poparcia Miłosza. Partię poparcia Zaparcia. Do zobaczenia. O, papatki.